Cześć! Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z mojego wyzwania Legacy Challenge w grze The Sims 4. Pierwsza sprawa jest taka, że w poprzednim odcinku urodził nam się Leoś, nasze szóste pokolenie. No to wspaniale, no mamy to szóste pokolenie. Drzewo rodziny też jest zaktualizowane, będę je zawsze po nagraniu odcinka aktualizowała, a więc zawsze będziecie mogli sobie na drzewo rodziny spojrzeć. Oczywiście do niego jest odnośnik w opisie odcinka, tak jak zwykle. No i Leoś też już jest na tym zdjęciu, na tym drzewie rodzinnym. Druga sprawa, w poprzednim odcinku, na sam koniec odcinka, Julcia teraz śpi. Teraz nie zauważycie tego, bo śpi, ale Julcia jest, gdzie tu jest ten nastrójnik, w ciąży, tak, zaszliśmy drugą ciążę Julcią. Tak naprawdę już trochę pomiędzy odcinkami pograłam, jeden dzień tam minął, czy tam troszeczkę dzień i noc. Dlatego już jest w drugim trymestrze Julcia. Chciałam troszeczkę to przyspieszyć, wiecie, i żeby też nasz Leoś nie trwał w stanie niemowlaka wieczność. Oczywiście, żeby wszystko przyspieszyć, to właśnie I żeby przyspieszyć też ciążę, to trochę pograłam. Druga sprawa, Julcia była w pracy podczas tego dnia, który przegrałam i dostała awans, a więc teraz jest na piątym poziomie. O, i nie spojrzałam na to, dopiero teraz to zauważyłam, że jak dostanie awans, a dopiero idzie do pracy w piątek, niestety, to w końcu jest to rozgałęzienie na dwie gałęzie. W końcu będziemy mogli wybrać tego miksjologa i wypełnimy tutaj to zadanie aspiracji. Bardzo, bardzo fajnie, więc teraz jeszcze padałoby dzisiaj przygotować przyjęcie jakieś towarzyskie i podać te trzy drinki podczas tego wydarzenia towarzyskiego. To jest banalnie proste do zrobienia. No, a więc nie, no wspaniale, no naprawdę, naprawdę wspaniale. No, tyle chciałam powiedzieć. Więcej rzeczy się nie wydarzyło ważnych. No, i za chwilę nasz Bogusław idzie do pracy, bo chodzi na siódmą. Jestem naszym tajnym agentem i chodzi na siódmą do pracy, a więc za chwilę, za chwileczkę dosłownie, idzie do pracy. Co jeszcze się stało? A, jeszcze się jedna rzecz stała. Igor wszedł na dziesiąty poziom umiejętności. Nie musisz jeść w sumie. Dobra, zjedz tam. Na dziesiąty poziom umiejętności malarskich. A więc już ma dziesiąty poziom Igorek nasz w malowaniu. No. Nic więcej się ważnego nie zdarzyło. Nie wydaje mi się. Chyba nie. Dobra. Nie idziesz do pracy, Boguś? Przecież wiem, że idziesz. A, przestań oglądać telewizję, idź do pracy. Ja tobie tym razem dam, żebyś pracował ciężko, bo wczoraj mu zapomniałam, jak poszedł do pracy, żeby pracował ciężko. Zapomniałam. No, ale teraz będziesz pracował ciężko, pracuj ciężko, tak. Tak, bardzo dobrze. No. Chyba się żadne urodziny oprócz Leosia nie zbliżają pozostałej części rodziny. Jess ma jeszcze dwa dni, więc Jess jest najbliżej, oprócz Leosia, który nie wiadomo, kiedy będzie miał urodziny, bo nie ogarniam tych niemowlaków, kiedy one mają urodziny, naprawdę nie. Dostałam powiadomienie podczas tego jednego dnia, jak grałam, że wkrótce będzie miał urodziny, ale kiedy to jest to wkrótce? Ja nikt nie. No naprawdę nie wiem. Dobra. Też wstałeś, ty wstałaś. Ty idziesz dzisiaj do pracy? Idziesz. Już wcześniej sprawdzałam, dobra. Więc muszę o tobie pamiętać, że idziesz dzisiaj do pracy. A teraz sobie możesz trochę pograć na skrzypcach. Zagraj koncert. Może być. Dobra, Grzesio. O, napraw to. Natychmiastowa naprawa, jak się zepsuło. Jesteś tutaj na dole, nie masz co robić, to możesz naprawić. Później sobie pograsz też w Billblocka. O, Karina wstała, bardzo dobrze. To Karina najpierw pogra w Billblocka, bo ona idzie dzisiaj też do pracy. A ona długo pracuje, bo od 10 do 19, więc bardzo długo pracuje, bym powiedziała. Naprawiłeś, tak? To ty pograsz na komputerze. No więc nie pójdziesz tam. A ty pójdziesz tutaj. O właśnie, bo Grześ jest niepracujący. Jest nasz jedyny niepracujący sim w tej rodzinie. To jest dziwne, naprawdę dziwne. Jedyny niepracujący sim. Jestem w szoku. Tak wyszło, że on jest jedyny.
Zwykle w moich rodzinach jest jedna osoba, może dwie się przeplatają, a tu jest tylko on. No bo i Julce, i Karinie zaczęłam karierę. Oczywiście Karina i tak pewnie się będzie musiała wyprowadzić, bo jest za dużo simów w tym domu. Ja nienawidzę mi całej ósemki simów. W domu jest tych simów zdecydowanie za dużo. Oczywiście za chwilę się urodzi dziecko. Na razie jest tylko szóstka do ogarnięcia, ale to i tak jest dużo. Naprawdę dużo, masakrycznie dużo. Idź się wykąpać szybko. Już nie tak szybko idziesz do pracy. Długo spać, Karina, wiesz? Długo spać. Julcia śpi jeszcze, bo ona była wykończona. Ona chodzi spać ona późno po pracy. Do drugiej pracuje. Potem jest w ciąży, musi więcej spać, a więc takie, wiecie, zamknięte koło. Ale ma wolne, więc jak się wyśpi, zrobimy to przyjęcie szybko. Czy Igor dzisiaj idzie do pracy? Tego nie sprawdzałam. On nie idzie, on ma dzisiaj wolne. Ulepszyłam nim wannę. A drugiego ulepszenia nie mógł robić, to zrobił to oczywiście Grzesio. Już nic więcej nie ma do ulepszania. On ostatnio jak ulepszał zlew, to wszedł na ten poziom wyżej i akurat mógł ulepszyć wannę z hydromasażem. Tak mi się lampka zaświeciła, jak chciałam właśnie ulepszyć wannę, bo przypomniało mi się, że chyba nie jest ulepszona. No i mógł i coś tam do pracy zrobił, ale oczywiście on chodzi do pracy tak rzadko. Ale już ma niewiele. Już niewiele ma do awansu. Już idziesz do pracy? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. A jaki masz humor? Skupiony. To Grzesio, odchodź. Ty podejdź tutaj. I szybko przejrzysz Simpedię przed wyjściem z pracy. No, Grzesio! Grzesio, ruszaj się z tego. Ruszaj się. Już. Córka musi iść do pracy. No, dziękuję. Wiesz co, Grzesio? Ty mógłbyś iść napisać dalej książkę, bo rozpoczęłam nim książkę pisać, a więc mógłbyś tam iść na dół pisać książkę. Ty nie masz co robić, mógłbyś pomalować obrazy i tak nam zarabiać pieniążki, rozwijać swoją wspaniałą umiejętność. Jak tam, Karina, za chwilę idziesz do pracy oczywiście. Już idziesz do pracy, już jesteś skupiona. Idź, idź. Kochana, idź, ja wiem, że jesteś głodna, ale tam w pracy też czasami coś jedzą simowie. Więc nie będzie tak źle. Jeszcze się przebrałaś. O, przyszła nasza sprzątaczka, pani pokojówka. I też pracuj ciężko, bo tobie też zapomniałam wcześniej, tej, żebyś pracowała ciężko. Okej. Okay. I mamy Julcię, która śpi, a wszyscy inni pracują. Dobra, musimy... Oj, dziecko się obudziło. I Julcia też się obudziła. Idealnie, wręcz idealnie. Chyba trzeba nakarmić dziecko, a więc pójdziesz nakarmić. O, widzisz, jaki duży brzuszek już ma? Bardzo ładnie. Idź nakarm dziecko. Tam podchodzisz. Nakarm, a później przytul. O, ma też brudną pieluszkę, widzę. Może najpierw zmień brudną pieluszkę, później przytul. I później skorzystaj. Czy ja powiedziałam, że możecie... Miałam odpowiedź na początku oczywiście odcinka, że możecie swoje propozycje imiona dla Julci pisać, dla dziecka Julci. I literka ły. Czyli na przykład Łucja albo Łukasz, bo takie imiona najnormalniejsze w świecie nie przyszły do głowy. Wydaje mi się, że nie ma jakichś normalniejszych imion na Ełów w Polsce. Ale jak jakieś znajdziecie, to proszę piszcie w komentarzach. Nawet jeśli chcecie Łucja albo Łukasza, imię dla dziecka, to też piszcie w komentarzach. Będę wtedy wiedziała, że pasuje wam ta opcja, bo Eł jest trudną literą. Widzicie, ja jestem zakręcona podczas nagrywanie odcinków, zapominam mówić o różnych rzeczach, o których chciałam powiedzieć. I zapomniałam też powiedzieć o tym, że kolejną literką alfabetu, na jaką nazywamy dzieci, to jest Eł. A więc czekam na Eł, bo w tym odcinku na pewno Julcia nie będzie rodziła, jak już to w następnym odcinku, czyli w sobotnim odcinku, które będę nagrywała w piątek. Więc do piątku, do godziny mniej więcej 18:00 możecie przesyłać swoje imiona. O właśnie, to chciałam powiedzieć. Druga sprawa, rumówka odcinka w opisie odcinka. Rumówka odcinków filmów w opisie odcinka. Oczywiście, tak jak zwykle, dobra, napraw go. Pogorszenie oceny, naprawdę. Jak zwykle, wtorek, czwartek i sobota, to się nie zmieniło. Na szczęście nie musiało się zmieniać. Ale godziny trochę inne. I tutaj chciałam od razu zaznaczyć, że odcinki wtorkowe, oprócz tego odcinka,
będą zwykle nagrywane w niedzielę, więc jak będę was prosiła o jakieś imiona czy o coś innego, to zawsze będę zbierała komentarze do niedzieli. Gdyż poniedziałek mam zawalony zajęciami od 8 do 20. To jest naprawdę straszne. To jest najgorszy dzień w moim tygodniu. Od 8 do 20 jestem na uczelni. I jak wrócę, to będzie prawie 21. To nie ma mowy, żebym nagrywała jeszcze o 21 jakiś odcinek. Na pewno będę nagrywała odcinki na wtorek w niedzielę, chyba że w poniedziałek przypadnie jakieś święto i będę miała wtedy wolne. Tak jak na przykład na początku 1 listopada wypada we wtorek i 31 października mam wolne, to wtedy 31 października jest poniedziałek, to wtedy w poniedziałek nagram odcinek. Ale tak to będę nagrywała w niedzielę. No, jak wiecie, cały dzień na uczelni, jeszcze wrócić do domu i nagrać odcinek, nie, to po prostu ja będę nie do życia, w szczególności, że mam tego dnia jako dwie ostatnie mam laboratoria komputerowe. To jest po prostu ktoś, to jak ktoś, kto układał ten plan, mnie słyszy, chociaż wątpię w to, to niech wie, że odwalił straszną robotę. Jak można dać zajęcia od 8 do 20 studentowi z jednym tylko okienkiem po środku, po południu, dosłownie po środku, na obiad, jeszcze dobrze, że jest to okienko, jako dwa ostatnie zajęcia dać mu laboratoria, czyli od 16.50 do 20 mam laboratoria. No to po prostu jest nienormalne. Tam można wcisnąć wykłady, ale nie laboratoria o takiej godzinie, jeszcze komputerowa, więc wiesz, że będziesz musiał coś robić, no po prostu... Ja nie wiem, kto to wymyślił i jak to wymyślił, ale jest po prostu straszne i nienormalne, dosłownie nienormalne. No, musiałam trochę ponarzekać, bo to jest straszne. Pozostałe dni są wspaniałe. Mam tylko po 2-3 zajęcia w nie. Nie chodzę od rana i po południe mam wolne, fajnie. W piątki nie mam w ogóle zajęć, no bo oczywiście jak się jest na ostatnim semestrze, no to co miałam zrobić? Urządzić przyjęcie. Jak się jest na ostatnim semestrze, to się ma jeden dzień wolnego na pisanie pracy domowej. I dlatego mam piątki wolne. Ale poniedziałki to po prostu... Nie wiem, może się uda coś poprzestawiać, bo to jest straszne. Dobra, zrobimy czarno-białą imprezę, nieprestiżową, bo nie musimy robić prestiżowej. Kto chce być organizatorem? Julia może być organizatorem, gościem będzie... Wiecie co? Wszystkich ich zrobimy organizatorów. Oprócz tych dwóch, co są w pracy. Żeby ich nie ściągać. I zaprosimy rodzinę. Kogo ja tu znajdę z rodziny? Tego więcej nie znajdę? No cóż. A gdzie jest Weroniki? Nie znasz Weroniki Nowaczek, znasz tylko Joannę Nowaczek? To jest nieporozumienie, że nie znasz Jasi. No to zaprosimy jeszcze tych. Niech będzie pełna chata, nie potrzebujemy żywieniowca. I oczywiście tutaj w tym domciu. Nie ta rezydencja Nowaczek, ta rezydencja Nowaczek. Posiadłość przypadkowa. Tak. Przebierzesz się, Julcia? Odpadnij strój? Tak, przebrałaś się. To teraz szybko przyrządzisz drinka, przygotuj drinka. I taki, który się szybko przygotowywuje, a więc będzie to. O właśnie, aha, mam oglądać, jeszcze zajmę się barem. Wtedy na pewno nie będzie piła tych drinków, które przygotowała, ale cóż, tam już tego nie zrobiłam. Oni malują bardzo dobrze. Ty jak namalujesz, to mógłbyś podejść gdzieś tutaj, sobie porozmawiasz z ludźmi, by sobie poprawić towarzystwo. Dziecko śpi, wspaniale. Niech sobie ładnie śpi. Zajmuj się barem i później przygotujesz jeszcze jednego drinka. Niech będzie to. Nie wiem, czy muszą być różne, ale przygotujemy je różne. O, goście przyszli. Dwa drinki są. Właśnie te drinki się szybko przygotowują, te nektara, więc jest puch i już jest. One są fajne, one się szybko przygotowywują. Jest, 3 drinki. Bardzo dobrze. Koniec. Mamy drineczki. O, jest arcydzieło. Jakie arcydzieło? Jakie? I teraz najważniejsze. Czy my takie arcydzieło mamy w tym domu? Teraz będę szukała arcydzieła. Więc może włączę sobie światełko w całym domu. Włącz wszystkie światła. Czy my mamy gdzieś takie coś? Jeśli ktoś zauważy to zdjęcie gdzieś w domu, a ja go nie zauważę, to niech mi proszę dać znać w komentarzach, bo ja oczywiście też nie jestem nieomylna. Jestem ślepa jak kura, jeśli chodzi o przeglądanie domu podczas nagrania. Naprawdę,
To jest niesamowite, jak można nie widzieć niektórych rzeczy podczas nagrania. Nie wiem, w tym pokoju nie ma żadnych obrazków. Proszę, proszę. Dobra, na razie nie widzę. I chyba nie ma. A wydawało mi się, że mogłoby być coś takiego gdzieś w tym domu. A jeszcze nie sprawdziłam łazienek. Na łazienki nie patrzyłam. Prawda? Nie ma takich abstrakcyjnych obrazów? W tej łazience jest palma, okej. Okay. Na górze? Czy ja coś na górze w ogóle postawiłam z tych obrazów? Chyba nie. Jeszcze tej łazienki nie sprawdzałam. Nie, tu jest mały obrazik. A łazienka tam? Nie, też miała tylko mały obrazik. Więc chyba nie ma takiego obrazu nigdzie. No dobra, to wymyśliłeś nowy obraz, bo nie chcę, żeby się obrazy w domu powtarzały. Dlatego to robię. Bo nie chcę, by się powtarzała, więc opraw płótno, jakoś to musimy nazwać. Niech będzie artystyczne, abstrakcyjne może, nie artystyczne, artystyczne, co? Coś takiego zrobiłam. Bo to wygląda jak co. A jest artystyczne. Może być. Dobra, gdzie powiesimy twój? Ja bym powiesiła tu w korytarzu, bo tu nic absolutnie nie ma. Znaczy są trzy zdjęcia, trzy obrazy są. Ale ta ściana jest taka pusta. I samo. I weźmiemy tę ścianę. Obstawimy. A, to jest niżej jedno. Okej. Okay. Ja wiem, że ja muszę niżej dać. To zdjęcie by zmieścić. Bo to są niskie ściany. Podoba mi się, że tak nisko są te. Mogłabym je trochę podwyższyć na alt. I to też dać trochę. Bo nie podoba mi się, że to jest tak nisko. To też. A więc poprawiamy zdjęcie. Jest ładnie wyżej. To też. No, to może tak sobie stać. Ale te są duże i tak średnio wyglądają. No. Nie to chciałam dać. Oczywiście jestem w złym trybie. Musimy wrócić do trybu życia. No, wracamy do rozgrywki. No, się odpozowało się, okej. Okay. Bardzo dobrze. A więc co? Mam nadzieję, że nie pijesz. Kobieta, w ciąży jesteś. Dlaczego pijesz? Odłóż tego drinka. Julcia, odłóż mi tego drinka. Jesteś kobieta w ciąży, właśnie. I co teraz? Kto nam przyszedł? Joanna tylko przyszła. Nie znasz Weroniki, naprawdę? Ajajajaj, dobra. A powiedzcie mi, jest tu? Jest! Julcia jest już młodą, dorosłą. Właśnie, musimy poznać jej cechę. Zapytajmy ją o zawód, poznajmy jej drugą cechę. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby mogła też uaktualnić drzewo rodzinne o jej cechę, bo dopiero stała się tą młodą, dorosłą i nie zaprosiła nas na imprezę. Nie. Jest! Bogusław, już skończyłeś pracę? Naprawdę? Chodź, usiądź tutaj. Jej, brawo, 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 brawo. Teraz jesteś na drugim poziomie, jak dobrze sobie przypominam. Tak, drugi poziom tajnego agenta, możesz, chodź, napracowałeś się na trochę zabawy. Bardzo ładnie. Julcia, poznaj drugą, ostatnią cechę Julci. Gdzie uciekasz, Julcio? Będziemy się z tobą w kotkę i myszkę bawić, czy co? No nie, nie. No nie. Kolejna osoba tam utknęła. Dlaczego? Nie powinieneś tam utknąć. Utknąć. A, tam. Sim. Znini to naprawdę. Kara nieboskie. Ale dobrze, my tu możemy sobie dać spokojnie. Łuczek by wyszedł. No naprawdę, jakim cudem ty tam wszedłeś, to ja nie wiem. Usiądź sobie tutaj, wyjdź stamtąd. No, bardzo dobrze. Teraz zabieramy łuczek. Tylko oczywiście już go nie widzę. O, delayed. Nie ma wchodzenia za schody, no. Ach, simowie, simowie. Kochani simowie, odpozowaliście się. Dobra, gonisz te Julcie? Jejś. Miałaś poznać jej cechę i miałaś zapytać ją o zawód. Właśnie, chcemy wiedzieć, czy ma zawód. Pewnie nie ma zawodu, ale warto zapytać. Ubrałyście takie same sukienki? O, proszę. Kolejne buty macie. Chyba. Tak, tak mi się wydaje, że macie inne buty. I co? Jak tam aktywna? O, jakie są twoje trzy cechy? Ponura, głupek, aktywna. No proszę. No dobrze, chcecie sobie rozmawiać przy basenie? Może być, miała być to czarno-biała impreza, ale nic. Dobra, jest bezrobotna, tak jak myślałam.
Podziękujmy za... Już podziękowałam, co nie, za przybycie. Miałam podzielić się wielkim wyjściem. O, to miałam zrobić. Kotkuję sąsiada, sobie nie... Pochwal wybór kolorów, teraz jest na niebiesko, więc nie wiem, dlaczego mamy chwalić. O, tak, rozpowiadamy wszystkim, że jestem w ciąży, jakby od razu nie widzieli. Nie, nie, jej tak nie wydało, ona jest w ciąży. Musieliśmy to potwierdzić. Grzesio napisał książeczkę, jest. A jaka to jest książka dobra? Bestseller może? Jest bestseller! O, kurczaki! A Jess idzie za godzinę do pracy. Okej. Okay. Więc jak Jess idzie za godzinę do pracy, to ty kończysz tu. I siedź i oglądaj swoje filmiki. Właśnie. Kto to jest? Bogusław. Oczywiście, że to jest Bogusław. Możesz skończyć. Mógłbyś teraz sobie coś zjeść. Niech będzie. Co tu masz? Nawet nie wiem, czy się da wyjąć z twojego wyposażenia, więc idź tutaj coś zjeść. Kto to jest? Hania przyszła. A, Hania po pracy przyszła, ale jesteś brudna, Hanka. Hanka. Dobra, Jess przyszła? Przyszła. Grzesio, miałeś iść do toalety. I miałeś, o właśnie, wysłać do przeglądu literackiego tę książkę. A dalej możesz robić co chcesz. Gdzie jest Igor? Miałeś porozmawiać sobie z ludźmi. Przyjazne powitanie. Podziękuj za przybycie, porozmawiaj, tam się nie baw, miksjologa, bo to nie jest twoja branża, ale sobie porozmawiaj z ludźmi, okej? No, rozmawiamy z ludźmi, dziękujemy, przegląd przyjął naszą książeczkę, jakby nie mógł przyjąć, oczywiście musiał przyjąć. Ty sobie też tutaj usiądź, socjalizuj się z ludźmi, kurczaki. No. Rozmawiasz z Julią? Rozmawiasz. Rozmawia o marzeniach, strata tata, za chwilę będziesz musiała iść do toalety, no bo oczywiście kobieta w ciąży ma mały pęcherz. Jak to zwykle, kto tam się kąpie? Chyba nie Hania. Idź do pracy. Tak. Idziesz do pracy, a jak tam Karina sobie radzi w pracy? Średniowo. Dobra, ale najważniejsze, że poszła i że idziesz do tej pracy. Jess, za chwilę tobie też. Co tu jest? O, mdłości, choroba. Ty też pracuj ciężko. Kto ma leki? Chyba ma Julcia ma leki. Tak, Julci przesłałam wszystko do wyposażenia. A więc weź lekarstwo. Proszę cię. Skończ gadać, weź lekarstwo. A ty idź do toalety, kochana. Niestety potrzebujesz iść do toalety mocno, kochana. Idź do tej toalety, bardzo ładnie. Igor. O, bardzo ładnie. Też Igor zwalczył przeziębienie. Wspaniale. Idź tam, porozmawiaj sobie z Grzesiem. Zostańcie najlepszym przyjaciółem. O właśnie, zacznijmy sobie z nim rozmawiać. O, najlepsi przyjaciele. Przyjaciele, bardzo dobrze. Rozmawiamy. Bardzo ładnie. Grześ i Jess tracą ze sobą kontakt i nie przyjaźnią się tak bardzo jak kiedyś. Oj, to nie jest dobrze. Nie, nie, to jest źle. To jest fatalnie. Nawet bym powiedziała. Dobra, ale sobie też możesz coś zjeść. Oczywiście nasza ciężarna. Jak tam Boguś? O, Boguś poszedł spać. Taki zmęczony. On biedny, strasznie zmęczony. Chodzi do... chodzi. Ostatnio nie służy mu ta praca. Miałeś iść do toalety, a później iść spać, żebyś... Tobie już nie musiała się martwić o ten twój pęcherz. Nie wiem, jak tam nasze dzieciątko. Kiedy stanie się naszym dzieckiem. Czy dzisiaj stanie, czy nie. Dobra. Rozmawiasz tam, gdzie siedzisz? O, tutaj siedzisz. A więc mogłabyś porozmawiać z Michelem, z Joeyem. Podziękuję im za przybycie. Praca się powoli kończy. Jeszcze tylko 45 minut. Bardzo dobrze. Ludzie przestaną mi biegać po domu. A Hania się przebrała w zielone. To jest czarno-biała impreza. Ja wiedziałam, że ty się kąpałaś w naszym prysznicu. Już tak śmierdziałaś po tej swojej pracy. Ona jest tym... tajnym agentem też jesteś? Tak mi się wydaje. O nie, dziecko płacze. Karina wróciła do domu. Brawo. Też możesz sobie coś zjeść. Otwórz, weź porcję. Zapraszam. A ty co, skończyłaś jeść? Skończę rozmawiać. Kto jest tu wolny? Igor? Nie zajmuj się drinkami. Nakarm z butelki. Nakarm go z butelki. Ktoś idzie pewnie do dziecka. O, oczywiście. Jak w domu jest mnóstwo obcych osób, to zawsze ktoś się
to ktoś zawsze pójdzie do dziecka i oczywiście zrobi nie to, co trzeba, bo dziecko jest głodne. Weź się odsunąć dziecka. Idzie, co nie? Zrobimy to tak. O, mi ktoś zawsze będzie chciał podejść do Leoncia. Trzeba to zrobić tak. I teraz ty podejdziesz go nakarmić z butelki. Jak tylko się dobrze zakręcisz, no niech się odpauzuje gra. Tak, udało ci się, jesteś pierwszy do niego. Wspaniale. Tak miało być. Ty możesz rozmawiać, a tam możesz ich też przyjaźnie powitać. Już nie pij tej wody, bo normalnie za chwilę znowu i ty będziesz musiał iść do toalety. Wszyscy będą musieli iść do toalety. Dobra, siku też dla ciebie. A jak tam, Julcia? Julcia idzie spać? No dobra, a bo się skończyła impreza, a więc no, idź spać, kochana. A jak tam Karina? Dobrze, jest sobie nadal. Bardzo dobrze. A nie, nie rozmawiaj z nim. A jak skończyła się impreza, to nie rozmawiaj z nim. Wyproś go nawet, bym powiedziała. Jest nawet wskazane w tej chwili. I sobie weź sałatkę do zjedzenia, bo też jesteś głodny, wszyscy są głodni. To odcinek głodomorów. Każdym razem jak spojrzy, to ktoś jest głodny, przeciągnij się. Dziecko śpi, to zacznij sprzątać. Co? Byłoby dobrze, bo tu jest normalnie. Nie sprzątaj. Ty się trochę zabaw, graj w grę. Szybko podnosimy zabawę. Gdzie ty idziesz z tymi talerzami? Oczywiście musisz... Nawet ich nie odłożysz? Naprawdę? No i się teraz zepsułaś oczywiście. Proszę, graj w grę. Zapraszam do grania w grę. Kto do ciebie dzwoni? Tam żadnego wieczoru kosmitów. Na co mi wieczór kosmitów? Aha. Nie rozumiem cię, gro, naprawdę. Dobra. I oczywiście nie posprzątałeś. To może... Weź sobie porcję i sobie też coś zjedz. O, oczywiście dziecko potrzebuje czegoś. Pewnie ma brudną pieluszkę. Dlatego... Nie, nie ma. To przytulisz ją. Ciocia pójdzie przytulić swojego siostrzeńca. O, siostrzeńca. No przecież nie masz brudnej pieluszki. Karmił cię przed chwilą wujek. No nie mów mi, że ci nie nakarmi. Dlaczego płaczesz? Nie jesteś na zielono. Może nie trzeba go karmić, to może go nie karmię. Jak go odłożę, to może będzie okej. Jest, jest okej. To jeszcze możesz z nim porozmawiać. Chwilę. Ale później ciocia musi iść poprogramować. Bo to jest jej zadanie codzienne. Tak. Jutro idzie do pracy. Idziesz programować, kochana. Bardzo dobrze. A ty co? Ty później posprzątasz. Wyrzuć zepsute jedzenie. O, tu jest coś takiego właśnie. Idź tam wyrzucić to zepsute jedzątko. Dobra. Simy mnie nie potrzebują, ty śpisz. Bardzo dobrze. Przyspieszamy czas. Może się okaże, że ma młode urodziny? Może nie? Może nie w tym odcinku, bo się powoli zbiera do końca. A ty co? Chcesz coś grać? I ty. Co ty mogłabyś porobić, Julcia? A wypełniłaś zadanie codzienne? Tak, wypełniłaś. Ukończone. To co ty mogłabyś robić, kochana? Idź tam do syna. Porozmawiaj, przewiń go, bo dawno, według mnie dawno nie był przewijany. Idź go tam przewiń. A ty byś mógł... Jess ma urodziny wkrótce. No to też wiedziałam. Ty możesz iść namalować obrazek. Ty idziesz do syna. A jak tam Jessio sprząta? Oczywiście zapomniał. Odłożył, poddał się w połowie. Jak zwykle to Simowie. Później idziesz spać. A krowokwiata? Nie trzeba nakarmić, widzę. A czy gdy ktoś... Jest, kogoś pożarł kwiat. I później wypluł. Może to była Hania. Może jednak źle założyłam, że została... Była ona śmierdząca po tym, po pracy. Ale może ją pożarł krowokwiat. To byłoby dobre. To byłoby naprawdę dobre. Pożarta przez krowokwiata. Och. 50%, okej. Okay. Ty, Leon ma urodziny. No właśnie, na to czekałam. Dobra, więc śpi. Jest esencja. Jak skończysz malować, to chodź tutaj, kochana. Jest, możemy postarzyć tego dzieciaka i zobaczyć, jak wygląda. Jaki ma kolor włosów i w ogóle i wszystko. I postarz. Bo ma urodzinki twój synuś. Walczy z przeziębieniem. Ty byłaś chora? Proszę. Nawet nie widziałam pewnie tą
tym spaniem, które miała przed chwilą. Czarne włosy widzę ma, więc chociaż oni to było wiadome, że będzie miał czarne. O, i Jess jeszcze dostała awans, dobra. Ja w tym momencie muszę na chwilkę przerwać, by wylosować mu te cechy i aspiracje i usłyszymy się za chwilkę. Okej, okay, mam już cechy i aspiracje dla naszego Leosia. On będzie łobuziakiem i będzie... Czekajcie, 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 muszę znaleźć zapaleńcę. Tak, mamy zapaleńca w rodzinie. No, ciekawe, ciekawe, ciekawe to jest, bo żadne z dzieci, żadne z rodziców nie ma tej cechy, a więc jest to kompletnie nowa cecha. I oczywiście wybiorę mu inny strój. Leoś, pokaż mi się, tu kliknij mi się, Leoś właśnie. Inny strój, bo to aż krzyczy o pomstę. I chyba inną fryzurę też. Jakie masz oczka? Brązowe widzę. Chyba nie było innego wyboru, chyba oboje twoich rodziców ma brązowe, ale to sobie też spojrzymy w kasie. Ole, masz grymas. Ach, ciąża ci nie służy jak zwykle. Dobra, a więc młody sobie przyjmiesz łóżko, niech będzie to twoje łóżeczko, proszę. Więc masz... zapomniałam automatyczne przełączenie wszystkich świateł. Właśnie, bo będę płaciła fortunę za rachunki. A więc przyjmij na własność łóżeczko i możesz pracować w sumie nad aspiracją, no bo jutro do szkoły nie idziesz z racji tego, że o północy się stałeś dzieckiem. A więc teraz będziesz oglądał kanał komediowy, by stać się rozbawionym. Mamusia idzie spać, bo jest zmęczona. On też... Ty za chwilę idziesz spać. Jess idzie spać. Jess idzie spać, dostała awans i musi iść spać. Na którym w ogóle, Jess, jesteś poziomie? 8. Wysoko, 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 wysoko. Nie wiem. Potrzebujesz charyzmę wyżej. No, nad charyzmą trzeba będzie tobie popracować. To jest pewne. Dobra. I czekam, aż teraz Leoś jest. A, Karina. Karina? Karina, Karina? Sorry, Karina, idziesz spać. Zapomniałam o tobie. Też idziesz spać, bo pewnie i tak już masz 100%. Dawno. Tak. Sorry, Karincia. Zapomniałam o tobie. A ty jak tam kończysz? O, już skończyłeś. Dobra, jesteś rozbawiony. To oczywiście idziemy skorzystać z domu piratów. Z... Baw się w piratów. O właśnie, ze statku dla piratów. A później... Nie wiem, może popływasz sobie? Właśnie, bo pływanie też wspomaga motoryczną umiejętność. A więc zaczekam, aż mu tylko zaliczy to. Zaliczy ci to w końcu, czy nie? Niech ci to zalicza. Nie. Zdobył umiejętność. Ale czemu zaliczyło w końcu? No bawi się, no grą, zaliczy to. Właśnie. I później możesz iść pływać radośnie w basenie. Zauważyłam, co pamiętam, z tą umiejętnością motoryczną jest, się wiąże bycie pobudzonym. A więc to już pamiętam. Na własnej skórze przećwiczyłam. Ale on teraz jest radosny, więc nie będziemy tego przebijać inną emocją. I niech sobie tam pływa w basenie i sobie zyskuje ten drugi punkcik. Julia, jest, Julia jest już w ostatnim, trzecim trymestrze. Tak, a więc w następnym odcinku na pewno urodzi się nam drugie dziecko. Więc to nie ma nawet innej możliwości, nie będzie. Więc skorzystaj w ogóle, bo jesteś... bo twój pęcherz to po prostu jest tak mały, jak wszystkie ciążowe pęcherze. A później idziesz znowu spać. Dlaczego jesteś smutna? Potrzebuję spotkań z innymi. No tak, ona jest klubowiczka, przed chwilą wpisywałam jej cechę. Jest niestety klubowiczka i będzie smutna, jeśli nie będzie w jakimś klubie. No, musi się... Na to trzeba uważać. No, kiedy będziesz miał ten drugi poziom? Chyba pływanie nie było najszybszą rzeczą, jaką mogłam zrobić. Chyba niestety nie. No dobra. Jak osiągniesz drugi punkt, to będziemy kończyć odcinek. Osiągniesz ten drugi punkt? Proszę, pływaj. Pływaj radośnie. Pływaj, pływaj, pływaj. Kochany, pływaj. Proszę cię. Już, pływaj. Jeśli nie zastanawiaj się, pływaj. I daj mi ten drugi punkt. Pływaj, pływaj, kochany. No, dasz mi drugi punkt. Zaliczymy. Zaliczyliśmy etap. Dobra, a kolejne co było? Nigdy nie pamiętam. A, pisanie na klawiaturze przez 4 godziny. To spokojnie, mamy chyba ze 4 komputery w tym domu, a więc na 7 osób 4 komputery na pewno wystarczą.
jeden, są dwa w piwnicy są, ten jest na jeden, na parterze jest jeden i na drugim piętrze też jest jeden, więc spokojnie, damy radę z tym. A więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że go zalajkujecie, skomentujecie, oczywiście pamiętajcie o imionach na literkę E, bo w następnym odcinku już się nam rodzi drugie dziecko z szóstego pokolenia. Ojej, szóste pokolenie, nie wierzę, że już jesteśmy tak daleko, więc do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!